Jeżeli też tak masz, że na każdą decyzję biznesową bądź życiową odpowiadasz ochoczym tak, a później znajdujesz się w sytuacjach, w których żałujesz podjętej decyzji, nie wiesz jak z tego wyjść z twarzą i mówisz sobie następnym razem powiem nie i znowu wracasz do punktu startowego i twoja domyślna odpowiedź brzmi tak. Jeżeli tak masz, to w dzisiejszym odcinku będzie schemat, jak sobie z tym radzić dla osób, które ochoczo mówią na wszystko tak. Jest to odcinek z dedykacją dla mnie jako przypomnienie, bo ja to jestem jedną z tych osób, które cały czas mówią tak, 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 a później żałują i być może jest to też dedykacja dla Ciebie, jeżeli masz taką sytuację. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Jeżeli Twoje życie wygląda jak film z Jimem Carreym, Jestem na tak, gdzie przez splot dziwnych sytuacji zawsze trafiasz do tego, że decyzja jest na tak, później żałujesz i wracasz do początku, to jest pewien schemat i mówię tutaj do przedsiębiorców, do inwestorów. Zauważyłem, że jest jedno słowo, w zasadzie skrót, który sprawia, że nie potrafimy powiedzieć nie. W zasadzie domyślną odpowiedzią w tym momencie dla mnie sprawdzę, przemyślę, ale myślę sobie w głębi serca, że odpowiedź będzie nie i muszę wręcz sam siebie przekonać do tego, żeby powiedzieć tak. Druga rzecz, staram się też rozbić to tak na wiele elementów, które jakby zadać sobie pytanie, czy to, co mam zdecydować w tym momencie, jest spójne z tym, co robię. Ale ten skrót, o którym miałem powiedzieć, jest to skrót FOMO, czyli Fear of Missing Out. Strach przed utratą okazji. Pomyślmy o tym, albo zastanówmy się, być może tak masz. Ja tak mam na pewno i widzę, że wielu przedsiębiorców, z którymi współpracuję, też tak ma. Ma głęboką potrzebę poczucia stabilności, stabilizacji, bezpieczeństwa, wolności, jakiś miks tego wszystkiego. I patrząc na moje decyzje, zastanów się teraz nad swoimi decyzjami, bardzo często to FOMO sprawia, że czuję, jeżeli ta okazja mi minie, to coś stracę. Czyli tracę moje bezpieczeństwo. Nawet też życiowo. Często optymalizowałem kosztowo pewne rzeczy. Kosztem czasu, utraty czasu, żeby zrobić research, albo na pewnych rzeczach głupich nawet oszczędzałem, bo chciałem mieć to poczucie bezpieczeństwa, stabilności. Uciekałem od poczucia biedy. Uciekałem właśnie w kierunku tego, że czuję się stabilnie. A właśnie te okazje, to poczucie, że coś stracimy, jest to mocne uczucie, z którym można sobie poradzić w jeden prosty sposób. Bardzo fajnie to mówił na wywiadzie Marcin Wąsik, który powiedział, że bardzo często ta pierwsza domyślna odpowiedź tak na decyzję oznacza, że na pewne rzeczy przymkniemy oko, a odpuszczając tą jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą okazję, wybierając je selektywnie i puszczając to poczucie stabilności, możemy znaleźć się w sytuacji, w której to będzie dobra decyzja, bo naprawdę przeszliśmy przez wszystkie kluczowe rzeczy. Więc wiemy już, że większość przedsiębiorców, przynajmniej tych, których ja znam, operuje na bazie braku poczucia stabilności, poczucia straty okazji i tak będą podejmowali decyzje. Szybki przerywnik specjalnie dla widzów mojego kanału. Mam pulę bezpłatnych biletów na najbliższą konferencję Flip 2.0 online. Jeżeli chcesz odebrać swój bilet, to link masz w komentarzu. Wracamy. Już w starożytnym Babilonie wiedzieli, że nasze życie jest wypadkową tego, jakie decyzje podejmujemy. Albo to jakiś gość na TikToku mówił. No nieważne. Wiemy, że jest to ważny fundament, to te decyzje są naprawdę istotne. Fundamentem dla mnie podejmowania dobrych decyzji, a w zasadzie teraz mówienia nie, jest zadanie sobie pytania, na czym mi w życiu zależy. Jak miałoby wyglądać to idealne życie? Bo jeżeli ja mam tylko jeden cel, więcej pieniędzy, to ten cel jest nigdy nie do zrealizowania. Ale jeżeli wiem, jakimi wartościami się kieruję jako przedsiębiorca, jako człowiek, co chcę, jak by wyglądało to moje idealne życie, to zadaję sobie pytania, które pomogą mi podjąć lepszą decyzję. Przede wszystkim, czy mam na to czas? Wiem, że brzmi to błaho, ale jeżeli wyznajesz zasadę, jeżeli warto to zrobić, to warto zrobić to dobrze, to tak naprawdę ten czas ma dwa dna. Pierwsze, czy w ogóle mój kalendarz udźwignie wzięcie nowej decyzji, nowego projektu biznesowego, nowego wyjazdu, nowego planu, nowego hobby? Jeżeli tak, to teraz drugie pytanie, które znowu odnosi się do czasu. Czy mam czas zrobić to dobrze? Tak? No bo jeżeli nie mam czasu zrobić tego dobrze, no to w zasadzie nie mam na to czasu. Co więcej, za chwilę przejdziemy, albo już przejdźmy do tego, że
Dla mnie istotni są ludzie. Ja wiem, że w idealnym świecie mam czas, żeby robić to, co chcę. Mam te luki w kalendarzu, mogę sobie wyjeżdżać, obcować, przebywać, spotykać się, gadać z ludźmi, których lubię. Więc tutaj kolejne pytanie co do czasu. Czy jeżeli mam czas, żeby to zrobić i mam czas, żeby zrobić to dobrze, to czy mam czas, jeżeli okazałoby się, że dobiorę złych ludzi, żeby zrobić to za nich? No nie? W tym momencie zaczynam się zastanawiać, jakich ludzi powinienem dobrać. I najgorsza decyzja, którą podjąłem, patrząc na to z tej perspektywy, to jest decyzja, na którą nie mam czasu. Nie mam czasu zrobić jej dobrze. Podejmuję ją z ludźmi, z którymi nawet mogę się lubić, ale biznesowo nigdy nic nie zrobiliśmy. Albo mamy dokładnie takie same umiejętności, albo to samo lubimy. Jestem wizjonerem, lubię wymyślać, lubię odkrywać, ale nie lubię być operacyjny. Więc szukanie do współpracy drugiej osoby, która uwielbia wymyślać, ale nie ma kto robić, no to tutaj robi się problem. Co więcej, jeżeli te osoby lubimy prywatnie, ale nie do końca odnajdujemy się biznesowo, to może okazać się, że nie dość, że ta osoba zrezygnowała z tego projektu albo nie spełnia się w tym projekcie, to jeszcze musimy zrobić to dobrze, jeszcze nie mamy na to czasu i jesteśmy po prostu rozsmarowani. Jesteśmy taką kromką chleba wielką z małym kawałeczkiem masełka. Rozsmarowujemy to masełko i praktycznie można powiedzieć, że ta kromka została posmarowana nożem, a nie masłem. Tak możemy się odnaleźć w tej sytuacji. Więc zadaję sobie drugie pytanie. Okej, co z tymi ludźmi? Jak jesteśmy już przy ludziach, no to warto rozważyć scenariusz najgorszy. I tutaj powiem, jaką wartością dla mnie jest i to jest wolność. Bo jeżeli wkopię się w jakąś decyzję z ludźmi, którzy okazują się, że się nie spełniają w tym projekcie, a ja muszę jeszcze zastanawiać się i tracić czas na to, żeby wyjść z tego wszystkiego z twarzą, żeby mieć ten plan B, żeby jakoś się z tego ewakuować, i tracę tą wolność, no to znowu ta decyzja nie była spójna z tym, co chcę tak naprawdę na pierwszym miejscu. Czwarta rzecz, dość może błaha, prosta, są to pieniądze. Po co mam podjąć decyzję, po co mam wejść w jakiś projekt, gdzie na samym starcie, w najlepszym możliwym scenariuszu, widzę, że nie ma tam dużo kasy. Najgorsza decyzja, nie mam czasu, robię ją za kogoś, tracę wolność, by nie jak wyjść z twarzą, a jeszcze tak naprawdę walczyliśmy o grosze. I można sobie to przeliczać w prosty sposób, ile miałeś na picie w zeszłym roku, ile warta byłaby twoja godzina, ile na to będziesz musiał poświęcić czasu i czy w tym momencie, jeżeli ten projekt wyszedłby w wersji realistycznej bądź optymistycznej, czy zarobisz więcej niż warte są twoje godziny pracy, które na to poświęcisz. Wracając już trochę do ludzi, niestety ja chyba najczęściej się na tym łapałem, że do współpracy miałem osoby, od których nie mogłem się uczyć. Czyli nie były to osoby na moim poziomie bądź wyższym, tylko dobierałem sobie do projektów, powiedzmy, pracowników, których ja musiałem uczyć, więc nasza suma wiedzy była tak naprawdę sumą tego, co ja im przekazałem, plus jakichś ich drobnych doświadczeń. A skoro wiem, że rozwój jest dla mnie super istotny, no to chciałbym się też uczyć od osób, które często pociągną mnie w górę, gdzie ta atmosfera, gdzie ten klimat wygrywania, poradzenia sobie z problemami, rozwiązywania problemów, ciśnięcia, osiągania więcej jest normalny, no to być może tutaj zbliżam się do tej decyzji, która powinna być na tak. Szybkie przypomnienie dla widzów mojego kanału. Za subskrypcję otrzymujesz dostęp do wcześniej niepublikowanych nagrań z płatnych szkoleń. Jeżeli chcesz do tego dostęp, subskrybuj, wtedy na głównej części mojego kanału pojawia się wideo tłumaczące, jak te bonusy odebrać. I wracamy. Może jeszcze dodałbym szóstkę, taką bonusową. Czy to lubię? I właśnie wymyśliłem tą szóstkę, bo chciałem dać Ci przykład, jak kiedyś się wkopaliśmy. Prowadziłem, dalej prowadzę firmę IT, i od czasu do czasu pojawiały się genialne pomysły na startupy. Problem był tylko taki, że ja i moi pracownicy, my uwielbialiśmy robić nowe rzeczy. Cały czas coś nowego robiliśmy. I wpadła do nas propozycja zrobienia giełdy dla artystów, gdzie będą mogli sprzedawać swoje dzieła sztuki, swoje obrazy, wytwory. Przyszedł do nas wtedy gościu, który powiedział: znajdę inwestorów, znajdę artystów, nie ma z tym żadnego problemu. I podjaraliśmy się na maksa. Zamiast zapytać się, czy mamy na to czas, to po prostu zabraliśmy trochę czasu i trochę energii z innych projektów. I jak pewnie się domyślasz, tam już była pewna strata efektywności, strata przychodów w tych projektach, które trochę odpuściliśmy, no ale jakoś czas znaleźliśmy.
Byliśmy w swoim sosie, bo w zasadzie zostało nam to trochę zajawione, rzucone, ale bez konkretnej umowy, bez zastanowienia się, jaki jest plan B, bez zastanowienia się, co jeżeli ta osoba, która rzuciła ten pomysł, jednak po miesiącu od stworzenia tej platformy stwierdzi, że to nie jest tego warte, albo nie będzie miała na to czasu, albo zajmie się czymś innym, albo będzie miała jakieś życiowe problemy. Masa różnych rzeczy może się wydarzyć. Ograniczyłem swoją wolność, no bo jednak wziąłem sobie kolejny projekt na głowę, który trwał kilka miesięcy i zamiast pojechać na wakacje, to musiałem go cisnąć. Zamiast zapytać się, ile tak naprawdę, jaki to ma potencjał, no to sprawdziliśmy, że są konkurencyjne strony za granicą, ale nigdy nie zastanawiałem się, czy tak naprawdę ma to duży potencjał zarobkowy. Oczywiście mowa była o sztuce, o tym, że najbogatsi ludzie kupują sztukę, ale tak z perspektywy czasu myśląc o tym, to my mieliśmy zarabiać z prowizji za każdy sprzedany obraz. Jeżeli te obrazy młodych twórców warte było kilkanaście tysięcy złotych max i nawet bralibyśmy z tego kilkanaście procent prowizji, no to tam szału nie było. Rozwój, czy ja się mogłem tam rozwinąć? Ja tak naprawdę w ogóle nie interesowała mnie sztuka, stworzenie platformy było dla mnie czymś podstawowym, bez wielkiej tam optymalizacji i nauki. Nie miałem się nawet tylko tam uczyć, bo realizowaliśmy to we własnym zespole i wcale tego nie lubiłem. Projekt okazał się absolutną klapą, bo jak tylko go zrealizowaliśmy kosztem naszych ludzi, czasu i pieniędzy z innych projektów, to okazało się, że osoba, z którą to zrobiliśmy, przestała się odzywać. Może zapałby przez pierwsze dwa tygodnie, a później koniec całej decyzji, koniec całego tematu. Więc patrzę na to z tej perspektywy, wiele straciłem, robiąc wszystko decyzją, która zajęła mi kilka godzin, żeby pogadać, zastanowić się i na hura w to wejść. Prawda jest taka, że ta decyzja mogła być dużo gorsza. Bo wyobraź sobie, że decydujesz się na współpracę z kimś, gdzie wspólnie kupujecie cały budynek, niech to będzie 1000-1500 metrów, i jesteście uwięzieni tam, pieniądze od inwestorów, trzeba to dokończyć, wszystko cię męczy, a ten budynek, który wybrałeś, był pierwszym lepszym. Dlatego też to, co obserwuję na rynku nieruchomości, jest to trochę bardziej ostrożne podejmowanie decyzji, gdzie więcej pytań sobie zadajemy. Dlaczego? Ponieważ jest więcej kasy zaangażowane, to są większe tematy, które na pewno będą trwały dłużej, i one mogą tak naprawdę wszystko wykoleić. Więc dopóki siedziałem w IT i tak naprawdę moim głównym kosztem to był czas mój bądź pracowników, ewentualnie zasoby mózgowe, żeby coś wymyślić, to jeszcze podejmowałem tych decyzji całą masę. Ale to właśnie wejście w nieruchomości pozwoliło mi pewne decyzje podejmować wolniej, bardziej się nad nimi zastanawiać i przejść przez te wszystkie fundamentalne rzeczy, czy ta decyzja przybliża mnie do wymarzonego życia, czy jednak mnie oddala. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakie złe decyzje podjęłaś, jak sobie z nimi poradziłaś, czy coś jeszcze dodałbyś do tego schematu. Dzięki za obejrzenie, cześć! Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.